skończyły się moje 2 miesiące w Hiszpanii, pora dzisiaj wyjeżdżać. Pomyślałem sobie, że sam dla siebie zrobię pewnego rodzaju podsumowanie tego, jakie były moje oczekiwania, kiedy tu przyjadę, no i co wywożę z tej Hiszpanii. I to będzie taki vlog dla mnie z pobytu w Hiszpanii. Kiedy coś mi podpowiedziało, że powinienem tu wyjechać, tak jak wspomniałem przy pierwszym filmie z Hiszpanii, intuicja, to towarzyszyły jej też 4 główne myśli. Pierwsze, że będzie to świetna okazja do tego, żeby sobie trenować pod Ironmana. Druga okazja, że będzie to świetny czas na odpoczynek, na pracę nad sobą, jako trzeci punkt, i jako czwarty punkt, na napisanie książki. No to właśnie to podsumowuję teraz. Dobra. Znów omija mój dom w szeroki łuk. Ten od światła i cienia nie maluje nic już. Już na suficie tylko gołe płótno mistrzu. Znów jest wieczór. Sport. No nie wyszło tak jak chciałem, ale to nie znaczy, że jestem niezadowolony. Przyjechałem z nastawieniem dużej ilości treningów, których nie wykonałem z powodu kontuzji, o której wam mówiłem. Więc ostatnie 4 tygodnie tak naprawdę rehabilitacja, czyli zaczynałem po przyjeździe od bardzo długich biegów, dużej ilości treningów, chciałem dorzucić jeszcze rower. Okazało się, że złapała mnie kontuzja. O tym się też, do tego też się przyznałem, że przesadziłem w jednym z filmów. No i co, no trzeba było zacząć rehabilitację i nawet nie mogłem biegać. Biegałem po 4-5 km, 3 km kilka razy w tygodniu, ledwo co z bólami i z dużą ilością rozciągania. A dopiero teraz, ostatni tydzień, półtora, mogę dziesiątki biegać z powrotem, więc ja nie zrobiłem tej objętości treningowej, z nastawieniem, na którą tutaj przyjechałem. Przebiegłem może 200-250 km. Myślałem, że tego będzie znacznie więcej w tym okresie. No niestety, stało się to, co się stało, kontuzja. I to, co mi się spodobało z kolei, to, że umiem odpuścić. Coś, czego nie umiałem wcześniej. Kiedy czułem, że to wszystko mnie tak osacza, takie spięcie, że to jest kolejny cel do zrobienia, a u mnie cele są do zrobienia. Choćby skały srały, choćby nie wiem, wszystko się sypało, to cel jest cel i jedziemy, i choćby nogi miały podpadać, tak bym zrobił kiedyś. Zresztą tak samo było z głodówką, gdzie wam mówiłem na filmie, że ktoś tam do mnie zadzwonił i zapytał, ale jak coś się stanie, to przerwiesz, a ja powiedziałem, że tak, chociaż to było oczywiste, że ja bym nie przerwał. Musiałoby się coś naprawdę dramatycznego wydarzyć, żebym przerwał post, i teraz musiałoby się coś naprawdę w starym Radku dramatycznego wydarzyć, żeby przerwał treningi. W tym obecnym Radku ja po prostu nastawiłem się na to, że trzeba się z tym pogodzić, i jeżeli ja teraz nie będę w stanie, wracam do Gorzowa, lecę do Olomedu, Robercik, już wiesz, że będę u ciebie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak się uda szybko dźwignąć zdrowie i dalej trenować, to jedziemy. Jak nie, no to za rok wystartuję, a w międzyczasie sobie poświęcę trochę czasu na z powrotem sporty walki, które tyle lat uprawiałem i gdzieś zawsze mi sprawiały frajdę. Tutaj też próbowałem się odrdzewić. Rdzy jest bardzo dużo, więc to też będzie fajna przygoda. Będę robił swoje, będę dalej aktywny sportowo, ale nie mam tego ciśnienia, które zawsze sam na sobie wytwarzałem, i bardzo się z tego cieszę. Czyli to jest taka pierwsza duża, fajna rzecz, która się wydarzyła, chociaż się nie wydarzyła, czyli nie zrobiłem objętości, a jestem zadowolony z tego, czego doświadczyłem. Odpoczynek to był drugi taki główny punkt całego przyjazdu. Udał się, no jak miał się nie udać, to jest oczywiste, że się udał, ale no, z 2 razy włączyłem telewizor, ogarnęła mnie głupawka po hiszpańsku, pooglądałem i... Król Julian po hiszpańsku, tak samo dobry jak po polsku. Nie
Gracias, gracias. Później już nie czuję w ogóle potrzeby oglądania telewizora, więc wolałem oczywiście w takim miejscu zastąpić to, nie wiem, jakimiś wygłupami na plaży i tam spędzałem sporo czasu. Popływałem sobie, popluskałem się, bo bardziej pluskałem niż pływałem, bo tu się popływać nie wiadomo jak nie da, ale to mi sprawiło mnóstwo frajdy. No, kupa spacerów i takich w ciągu dnia i w ciągu nocy, bo nocnych spacerów też wcale nie mało zaliczyłem wzdłuż plaży. Dwa inne doświadczenia, oba super. Kilka fajnych wschodów słońca, które zarejestrowałem, nieraz medytując, nieraz po prostu robiąc zdjęcia, a nieraz po prostu w ogóle tego nie uwieczniając, bo i po co. Pełna spontaniczność. Poznawanie nowych ludzi też mi się trafiło. I nie wiem, na przykład dzięki medytacji poznałem Ewę, która gdzieś tam w Indiach była i akurat jest nauczycielem medytacji, co też fajnie zaczerpnąć takiego doświadczenia od kogoś, kto to jest kilka kroków przede mną, podzielić się swoimi wrażeniami. Czy miałem okazję odwiedzić Monikę i Daniela, gdzieś żeśmy też zaimprezowali? Weź. Monika w okularach jest. Tajne przez poufne. Ja palce sobie zaraz pokroję. Słuchajcie, może jeszcze jedna ręka jest potrzebna, ale ja myślę, że Hiszpanie tego tak nie robią. Nie poczuł. A profeska. Profeska. Maestro. Więc było fajnie, no spontanicznie, fajnie, fajny odpoczynek, taki jak można sobie wyobrazić. W międzyczasie wypiłem z 3 butle wina i nie wiem, może z 10-15 piw, więc wyrobiłem chyba roczny limit, taki mój standardowy, ale generalnie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten taki odpoczynek, to ja naprawdę odpocząłem i to był cudowny czas. Nie odpoczywałem w stylu przyjeżdżam, co to za miejsce? Aha, to jest to miejsce i za tydzień trzeba wyjeżdżać. Widzę, że to jest zupełnie inny odpoczynek. Tydzień, dwa, to się człowiek przyzwyczaja do miejsca, a ja tu się czuję trochę jak w takim malutkim domu, nie powiem domu przez wielkie D, ale w takim miejscu, które już dobrze znam, do którego się przyzwyczaiłem, gdzie mógłbym z jednym okiem zamkniętym łazić między uliczkami i na pewno bym nie zabłądził, więc to jest fajne, ja się tu dobrze po prostu czułem przez ten czas. Książka. Zacząłem, nie poczułem flow i stwierdziłem, że chcę, żeby to była książka, którą ja napiszę w przypływie ogromnej chęci do pisania i kiedy tych myśli bywa czasami, że jest tak dużo i człowiek bardzo chce się nimi dzielić. Teraz tego nie było. Część tych myśli przekazałem w filmach, ale też wydaje mi się, że to jest mniej więcej tak, że kiedy człowiek dojrzeje do tego, to przychodzi samo. Ja czuję, że gdybym ją pisał od początku, to ona byłaby słabsza, niż bym ją napisał teraz. Więc może po prostu dla dobra samej książki i mnie samego, żeby zebrać to wszystko we właściwy sposób, to nie był najlepszy czas i to też zrozumiałem. Może po przyjeździe, bo przyjeżdżając zacznę od krótkiej głodówki sobie, tak jak to staram się robić z początkiem każdego roku. I może wtedy przyjdzie ta ogromna ochota, ta inspiracja i to wszystko. Tutaj tego nie było, było mnóstwo innych rzeczy, o których chyba teraz powiem. No i rozwój osobisty, to po co przyjechałem. To mi zajęło największą część, oczywiście całego mojego czasu, dało najwięcej frajdy i to chcę stąd wywieźć. Ja chcę to wywieźć ze sobą i wywożę to ze sobą, trochę innego ja. Ale też kilka uwag, może taka uwaga wstępna. Mój blog nie jest do tego, żebym się chwalił, że jestem w pięknych miejscach, bo sam powiedziałem, że przez 7 lat praktycznie nigdzie nie byłem i dopiero teraz zrobiłem sobie taki prezent, bo uważam, że zasłużyłem na niego. Mój blog często, nie wiem, mówię o lewatywach, mówię nieraz o jakichś przykrych doświadczeniach nawet z mojego życia. To nie są typowe social media w stylu juhu, patrzcie, zajebiście jestem tu. I w obrębie tego rozwoju osobistego też nie było tylko tak zajebiście. A czasami przecież na blogu pokazuję zdjęcia, których jestem wychudzony strasznie do tego stopnia, że sam siebie nienawidzę za to, jak wygląda moje ciało. Więc no to nie jest blog o byciu zajebistym czy bywaniu w zajebistych miejscach tylko to jest trochę mojej historii i dzielenia się moimi doświadczeniami, więc chyba nie ma się czego wstydzić. Innymi słowy, gdybym chciał być taki bardzo, bardzo czarujący i sprawić cudownego vloga, tworzyć, no to
to chyba bym pewnych rzeczy nie pokazywał, a pokazuję. I teraz tak, odnośnie, to też skoro o sobie w paru słowach mogę powiedzieć, na pierwszych moich studiach moja praca magisterska była z psychologii, ja zawsze byłem fanem psychologii, na 18 urodziny zażyczyłem sobie Eliota Jaronsona psychologię społeczną, czyli no nie wiem, moja historia z psychologią trwa no 20 parę lat. Później trochę to zostawiłem, a tutaj sobie z powrotem wróciłem bardzo mocno do psychologii w kontekście rozwoju osobistego. I tylko nie tych wszystkich takich rzeczy a la medytacja, o której mówiłem, o całej reszcie nie zdążyłem wam powiedzieć. Ja byłem fanem psychologii Gestalt, tak, czyli Fritz Perls, do tego sobie wróciłem, do paru innych rzeczy, które gdzieś kiedyś zahaczyłem i bardzo mi się podobały, więc to był czas na to, żeby tutaj popracować nad sobą. I naprawdę mnóstwo medytacja była dla mnie kluczem do wejścia, do otworzenia siebie na siebie. Udało mi się to dzięki tym technikom relaksacji, medytacji, nieważne jak ktoś to będzie nazywał. No i oprócz tego, co robiłem samą medytacją, no to słuchajcie, no to dziesiątki godzin ćwiczeń różnego rodzaju, które sobie sam poprzypominałem. Kilka książek przywiezionych tutaj. Czy audiobooków, które sobie z powrotem wysłuchałem, czy gdzieś tam, no dużo tego było, ja dużo wróciłem do materiałów źródłowych, do tego, co już znałem, do tych nowych, no i bardzo dużo ćwiczyłem, zapisane myśli w zeszycie, takie kompulsywne pisanie, czy jakieś inne rzeczy, które były z tym związane, dużo mi pomogło odkryć, a medytacja była tylko takim kluczem do tego, żeby znaleźć tą możliwość introspekcji, tego wejścia w siebie, wniknięcia, powrót do jakichś tam nawet chwili dzieciństwa, jeśli było to potrzebne, nie tylko same przyjemne chwile. No, skoro to blok o życiu, to może powiem, że i łzy mi się trafiły tutaj, ale takie bym powiedział oczyszczające, rozluźniające, kiedy sobie człowiek pewne rzeczy uświadamia. To fajne, to są fajne doznania, ja się tego wstydzić nie muszę i chociaż mój kuzyn wczoraj do mnie dzwoniąc mówi: Radek, wiesz, widziałem ten ostatni twój film, to się trochę za dużo odkrywasz. Nie sądzę, bo tak naprawdę mówię o rzeczach, które każdy z nas doświadcza i tylko właśnie te takie nastawienie na to, że masz pokazać się, że jest zajebiście, że w zasadzie wszystko w twoim życiu jest super i napisz happy moment, kurde, pod zdjęciem, wszyscy będą zajebiście zadowoleni, bo jesteś w Hiszpanii. Bzdura i jeszcze raz bzdura. Więc jakby cieszę się z tego, że mogę pokazać też gorsze momenty w moim życiu, chociaż ich jako tako nie pokazuję, ale one są, tak? Nie wstydzę się, może inaczej, nie wstydzę się tym dzielić. No i więc tutaj i takie były rzeczy się ze mną działy, bo uważam, że jakby sztuka odzyskiwania siebie, to nie są same przyjemne doświadczenia. Ja doznałem tych mniej przyjemnych, które zamieniłem w takie bardziej zrozumiałe. Kurczę, jak wam to wytłumaczyć, no nie wiem, smutek na nostalgię, tak? Że, czyli to takie pejoratywne znaczenie smutku jako coś bolesnego na coś nostalgicznego, coś, co się będzie wspominać, coś inaczej, tak? Złość, która czasami mi towarzyszyła, czy towarzyszy okazjonalnie już tylko teraz, to zamieniłem na zrozumienie tego, po co ta złość jest, tak? Przed czym ona ma mnie chronić, bo ona spełnia jakąś funkcję dla mnie, emocja złości. To jest to gmeranie w sobie, którego ja tutaj zrobiłem bardzo, bardzo dużo, na które najprawdopodobniej normalnie nie miałbym tyle czasu i jestem zadowolony z siebie, że to zrobiłem. Jednocześnie przyjechałem tutaj z nastawieniem takiego zewnętrznego minimalizmu. Ja wziąłem 3 bluzy, z czego jedną zgubiłem od razu w taksówce po przyjeździe tutaj. Jedne jeansy i nie wiem, jakieś wyciągnięte dresy. Bardzo mi się spodobał ten minimalizm. Nie zabrałem żadnych ładnych ciuchów. Po co mi to? Nie potrzebowałem tego tutaj, nie potrzebowałem tutaj niczego, co by powodowało, że nie wiem, że będę doznawał wartości materialnych. I cieszę się, że tak zrobiłem, to było bardzo, bardzo fajne. Te wszystkie rozmowy, które sam sobie ze sobą przeprowadziłem, o których wie w sumie Ziemowit tylko, bo on miał ze mną kontakt, bo nikt mnie przecież nie odwiedził, więc nikogo nie widziałem tak naprawdę, z wyjątkiem tych osób, które poznałem tutaj, a było ich bardzo niewiele. No to dużo miałem okazji, żeby rozmawiać z sobą. Stworzyłem sobie listę swoich subosobowości, nazwałem je,
jest ich sporo. No, to taka zabawa ze sobą, którą ktoś może wyrzucić do śmieci, powiedzieć, weź, ja bym tego tak nie robił, no ale jak chcesz mi mówić, co powinienem ja robić, to załóż sobie swój kanał i mów innym, co robisz i niech ci mówią, czy chcesz, czy chcesz tego, żeby ci ktoś udzielał jakichś strasznych rad. Jeżeli dzielisz się tym, czego sam doświadczasz, to może nie po to, żeby ci wszyscy mówili, czego masz doświadczać albo co masz mówić, a czego nie. Chcesz? Załóż swój kanał. No więc tak to wyglądało. Dużo ciekawych rzeczy mnie tutaj spotkało. Jestem z tego bardzo zadowolony. No i teraz tak absolutnie podsumowując wszystko razem, może jeszcze takie dwa słowa o tej pseudosamotności, która tutaj niby miała mi doskwierać według niektórych. Nie doświadczyłem tego w ogóle. Świetnie się czuję w swoim towarzystwie, nie jestem narcystycznie zakochany w sobie, ale po prostu czuję się spokojnie w swoim towarzystwie, nie muszę mieć jakichś fajerwerków, wulkanów, nie wiadomo jakich, wynikających z otoczenia zewnętrznego, żeby się czuć dobrze. Czyli świetnie się czułem z własnymi emocjami, odkrywając pewne rzeczy, bywając w tych nieraz skromnych miejscach, czy te kilka podróży, tak jak pojechałem i naprawdę są te dwa filmy z tych moich wyjazdów, gdzie ten pierwszy to po prostu był dla mnie porażająco odkrywczy i emocjonalny bardzo. Mnóstwo fajnych rzeczy, strasznie mi się to spodobało, bo dawno tego nie miałem. A teraz już tak kompletnie podsumowując to, ziemowit przed samym przyjazdem tutaj, kiedy już podjąłem decyzję, mówi, wiesz, nie boisz się radzi tego, że jak pojedziesz, to nie spełni twoich oczekiwań? Ja nie wiem, rzadko kiedyś słuchałem się aż tak mocno intuicji, bardziej właśnie starałem się realizować cele z pominięciem intuicji. Cel to był cel, a co podpowiada mi środek, to nieważne. Realizujemy cel. Bzdura. Teraz to wiem. I to była jedna z takich poważniejszych pierwszych decyzji, kiedy w pełni zaufałem mojej intuicji, a on to trochę jakby tak podważył na początku. Nie ze złymi intencjami, oczywiście wiem, że to nie były złe intencje, ale takie tak jakby ziarno niepokoju. I powiem szczerze, że przyjeżdżając tutaj, pierwsze co zrobiłem, to wyszedłem na plażę. W La Mata nagrałem mu tą plażę i wysłałem, mówię, że pierwszy dzień na pewno jest spełnieniem oczekiwań, nie wiedząc co będzie przez kolejne dni. No i te kolejne dni przynosiły tylko więcej szczęścia, radości, spokoju. Czegoś odkrywania, czegoś i po dwóch miesiącach, które się skończyły notabene, mogę śmiało powiedzieć, to był dla mnie fantastyczny czas, to przerosło moje oczekiwania i jeżeli miałbym coś powiedzieć sam sobie, który będzie to na przykład za parę lat oglądał, to po prostu dziękuję ci Radziu, że podjąłeś tą decyzję, że przyjechałeś tutaj i tym podziękowaniem sam dla siebie kończę to spotkanie z Hiszpanią. Kiedyś do tego wrócę i mam nadzieję, że przynajmniej 90% z tego we mnie zostanie, bo to zależy tylko ode mnie. Pozdrawiam was, trzymajcie się ciepło, hej.